Siemanko, siemanko, przychodzę do was z takim szybkim haulem. Haul numer 1 500 100 900, IKEA oczywiście, bo cóż by innego. Pierwsza rzecz, którą tu mam, to taka gigantyczna, naprawdę gigantyczna łycha do butów. Fajnie, słuchajcie, bo ona jest metalowa. Te plastikowe też są spoko, ale mój brat ma taki talent, że łamie każdą łyżkę do butów, która mu staje na drodze. Również te grube drewniane, nie pytajcie. Więc jak tylko tą zobaczyłam, to stwierdziłam, że wezmę dla siebie, dla mamy i zawiozę do babci, bo tam mnie denerwuje to, że też ta łyżka jest taka połamana. I jakby co, to taka łycha kosztuje 9,99, czyli całą dyszkę. Idźmy do kolejnej rzeczy. Tutaj mam o coś takiego. I to jest, słuchajcie, taki stojaczek jakby na deski albo na talerze, w zależności co wolicie. W naszym przypadku posłuży nam to raczej do desek. I to kosztuje złoty 18. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to jest, słuchajcie, taki stojaczek, to tutaj się z tyłu składa. I to jest taki stojak, może go otworzę, w który możecie włożyć sobie tablet na przykład, żeby wam, tak wiecie, stał. Bo ogólnie rzecz biorąc, mam taki fajny stojak na biurko do telefonu. Andrzej mi kupił na Amazonie. Może go wam tu podlinkuję, gdyby ktoś był zainteresowany. Ale ja lubię, jeżeli robię coś takiego w pracy powtarzalnego, lubię jak coś mi gra w tle i zazwyczaj w tle lecią mi jakieś bajki Disneya. Takie wiecie, takie po prostu, żeby mi leciały, a żebym nie musiała się na nich skupiać. No patrzcie, no nie mogę tego otworzyć. No dobra, w każdym razie tak wygląda ten stojaczek. Musicie mi uwierzyć, że to się składa i dzięki temu ten tablet sobie będzie bezpiecznie leżał, bo próbowałam go stawiać na tym czymś, co mam do telefonu, ale to jest jednak za małe i już kilka razy prawie doszło do katastrofy, więc nie chciałabym w sumie, żeby coś takiego się wydarzyło i nie ma co ryzykować. Ten stojak nazywa się Grimar i kosztował 40 zł. Kolejna rzecz, którą już na pewno bardzo dobrze znacie, mam wrażenie, że odkąd tu mieszkamy, to chyba kupiłam już z ponad 200 wieszaków. I to są oczywiście te wieszaki, ale słuchajcie, ich cena się obniżyła, bo ich było 10 sztuk i one kosztowały 10 zł, a teraz kosztują 9 zł za 10 sztuk. Także spoko, kupiłam ich w sztukach wielu, mam ich tu, słuchajcie, aż 50. A to dlatego, że mam jeszcze sporo miejsca w szafie i w sensie, wiecie, to nie jest tak, że te wieszaki zaraz wykorzystam i coś będzie na nich wisiało, ale ponieważ jest miejsce w szafie, to chcę, żeby sobie wisiały i czekały, jeżeli dojdą nam jakieś rzeczy, to już wiecie, będą te wieszaki w zapasie. Kolejna rzecz, którą kupiliśmy. Może tak sobie wyciągnę. To są, słuchajcie, takie koreczki i to są takie podstawki pod kubek. Kupiliśmy to razy 3, czyli one są podwójnie, czyli generalnie mamy 6 takich. I to dlatego, że mamy takie te zwykłe takie podkładki pod kubki, ale one mi się nie do końca podobały. Poza tym mam kilka różnych kompletów, każdy jest z innej parafii, więc stwierdziłam, że kupimy coś takiego i to kosztowało 7 ziko za jedno takie, w sensie za jedną taką, sorry, za jedną taką dwójkę, 7 zł. Tutaj mamy, słuchajcie, otwieracz do wina, my otwieracz jeden mamy, ale jest bardzo duży, ten może będzie wygodniejszy. Na pewno jest mniejszy i zgrabniejszy, zajmie mniej miejsca i to kosztowało 18 zł. To nawet nie wiem, co to jest. Andrzej, co to jest? Te To są organizatory takie na kable, przyklejasz sobie. Okej, okay, no. Może wszystko mi leci z rąk. Coś takiego, słuchajcie. Organizatory na kable. I to kosztowało 10 zł za jedno opakowanko. Jak widzicie, są w kolorze białym. I te, które mi upadły, były w kolorze czarnym. Także spoczko. Kupiliśmy to dla mojej babci. Takie te przyssawki, te pojemniki z przyssawkami, jakie mamy pod prysznicem u siebie.
One nam się bardzo dobrze sprawdzają, to się bardzo mocno trzyma, wytrzymuje dosyć ciężkie rzeczy. I coś takiego kosztuje, słuchajcie, 15 zł za sztukę. Także wydaje mi się, że dobra cena, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że to się naprawdę dobrze trzyma. I ostatnie pierdółki już, jakie nam zostały. To jest, słuchajcie, taka elastyczna po prostu deska do krojenia. One są tutaj dwie. Jest jedna taka brązowa, jedna jest taka czarna i to kosztowało, o ile się nie mylę, 8 zł. Tak, mam rację. Kolejna rzecz, to jest w ogóle hit, słuchajcie. To są kieliszki. To są kieliszki, ale Andrzej stwierdził, że on ich będzie używał jako szklanki pod espresso. Tu się mieści 50 ml. Andrzej, espresso ile ma mililitrów? Jakieś 40. Jakieś 40, podwójne espresso. Także o, w czymś takim sobie będzie Andrzejek te espresso spożywał. 6 takich kieliszeczków kosztowało 10 zł. Także wydaje mi się spokojna. W ogóle to jest takie cute, że to jest, wiecie, w takim tym klimacie jak te takie najpopularniejsze szklanki. Made in China. Kiedyś IKEA produkowała to w Rosji, ale chyba się z Rosji wycofali przy okazji tych różnych, wiecie, nieprzyjemnych zdarzeń związanych z Ukrainą. Tutaj mamy dwupak takich deseczek, jest taka większa i mniejsza. Jeżeli chodzi o te deski, one kosztowały... A nie, sorry, źle wam powiedziałam. Te deski kosztowały 6 zł, a te kosztują 8. Tak, te kosztują 8 i właśnie specjalnie wzięłam sobie takie dwie malutkie, bo czasem coś takiego drobnego potrzebuję pokroić i denerwuje mnie to, że wtedy brudzę taką tą wielką dechę. Także tak, wzięłam sobie dwie takie. I do tego wzięliśmy taki czteropak, słuchajcie, to są takie ściereczki, ale takie malutkie ściereczki. I to opakowanko kosztowało 13 zł, one są tutaj chyba 4, tak. Są 4? Może otworzę i wam pokażę. Wzorki nie są takie istotne. Bardziej chodzi o to, o, coś takiego malutkiego to jest. Tak przy mojej głowie wam porównam. Dwie moje bańki, tak mniej więcej. I Andrzej stwierdził, że taka mała ściereczka przyda mu się tu przy ekspresie do kawy, jak tam sobie wyciera te swoje różne gadżety. Także to tak. I z takich ciekawych rzeczy, które dzisiaj jeszcze zakupiliśmy, to przyszło nam coś takiego. O! I to przyszło kurierem. Andrzej to zamówił. To jest kawa. Andrzej, chcesz coś powiedzieć o tej kawie? Co mogę powiedzieć? To jest kawa jakości speciality. To jest istotne z tego. Znaczy, że ziarna nie są chore i są ładne i w ogóle całe. La Fragola z palarni La Cava, czyli z tej, którą się mocno polubiłem. I chyba tyle. Ja siedzę na stołku, Andrzej biedny nie wie, jak ma to kucnąć, żeby... Jak kucam, jestem za nisko, jak się pochylam, to jestem za wysoko. Żyćko. Także taka kawa zakupiona, przyjechała do nas kurierem. I to jest fajne, bo oni ją, Andrzej, świeżo palą, prawda? Jak się zamawia. Tak, ale z, tam powinnaś mieć datę, kiedy była palona, ale ogólnie... A, trzeciego. Tak, mega świeżo. A nie. Do trzeciego to spożyć. Tak, mega świeżo palona kawa też nie jest dobra, bo ma dużo dwutlenku węgla w sobie i się kiepsko z niej pije kawę, więc taka kawa musi też odstać z tydzień, dwa tygodnie, jak jest świeżo palona. Nie wiem, kiedy była palona. Nie ma tutaj takiej informacji wcale. No to skoro ma ważność, zazwyczaj ma ważność na 2 lata, no to pewnie właśnie tego dnia. Okay. Czyli gdzieś tam na początku stycznia. Ale jak kupuje się te małe paczuszki, to zazwyczaj one są polone tydzień wcześniej. Dobra, czyli taka kawka. I najważniejsza informacja zakupowa tego dnia. No nie pokażę wam jej tak tutaj, bo nie mam jak za bardzo. Mogę wam ją pokazać z telefonu. Jestem na maksa totalnie podekscytowana i to nie jest tego typu film, bo to jest haul, ale w sumie to też był zakup, więc niech będzie. Uwaga, uwaga, uwaga! Adele w Monachium! Udało nam się kupić bilety. No, takie... panowie, przebijcie ten prezent na walentynki. To jest prezent na walentynki? Ja nic o tym nie widziałam, już to na walentynki.
Na nie walentynki, na tłusty czwartek, na Wielkanoc, na wszystko. Na tłusty czwartek już zamówiłam pączki, więc jutro je odbieramy i będzie test pączków na kanale, w zasadzie to donatów. I Andrzeju, nie było mowy o tym, że to jest prezent na walentynki, także teraz to bujaj wrotki. No, także tak, Adele w Monachium, nie mogę się doczekać, 24 sierpnia w naszym przypadku. Tych koncertów jest oczywiście więcej. Nie wiem, czy jak to oglądacie, to bilety jeszcze są dostępne. Dzisiaj były masakryczne kolejki. Słuchajcie, zanim udało nam się kupić te bilety, minęło 6 godzin. Zaczynaliśmy je kupować o 10, dopchaliśmy się do nich dopiero o godzinie 16, także była to z lekka katastrofa, ale udało się. Mega się cieszę. Szkoda, że te ceny biletów w tych przescenie były tak kosmiczne, bo marzyłoby mi się, żeby zobaczyć ją może trochę bardziej z bliska, ale w zaistniałej sytuacji uznaliśmy, że idziemy jednak w te tańsze bilety, bo i tak będziemy daleko, i tak będziemy daleko, i tak będziemy patrzeć na Telebim, i tak będziemy patrzeć na Telebim, ale najważniejsze jest to, że usłyszymy ją na żywo. Czy ja tu mam zdarty nos? Chyba trochę tak. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Trochę dziwnie wyglądam, ale mieliśmy tu lekkie emergency, bo się nam wzięło, coś rozlało i trzeba było na szybko wycierać, zapierać i tak dalej, więc może czegoś w międzyczasie dotkłam tym moim nohalem. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz. W komentarzu dajcie mi znać, czy macie którąś z tych rzeczy z IKEA i czy wam się dobrze sprawdza. Albo jeżeli macie ochotę, to dajcie mi znać, czy słuchacie Adele i czy ją lubicie. Chociaż myślę, że jak ktoś słucha, to już lubi. W sensie, że tak samo przejście. Dobra, bo gadam głupoty. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie.